Jest to kolejny odcinek na szybko. Znaczy to, że we w miarę kompaktowej formie będę się z wami dzielił moją opinią. Dzisiaj książka Snowfalls autorstwa Gary Hill. Jedziemy z tematem. Jennifer Kincaid w drodze na warsztaty pisarskie w górskim miasteczku Lake City w Colorado gubi się i zostaje zaskoczona przez lawinę, która zasypuje jej samochód. Katherine Ryan Barrett, próbując uciec przed swoim rodowym nazwiskiem, nie marzy o niczym innym jak o spędzeniu samotnej zimy w swojej górskiej chacie. Kobieta nie jest przygotowana na nieproszonego gościa, pisarkę Jennifer Kincaid. Po spędzeniu razem dwóch zimowych miesięcy kobiety nawiązują niezwykłą przyjaźń, która powoli staje się czymś znacznie większym. Niestety wraz z pojawieniem się wiosny Jen odchodzi i wraca do swojego życia w Santa Fe oraz do mężczyzny, który chce ją poślubić. Wszystko, co Jennifer wie o kobiecie, która ją uratowała, to jej imię – Ryan. Od razu na początku powiem, że książka jest zaskakująco podobna do recenzowanego przeze mnie jakiś czas temu Snow Angel. Jeżeli podpasują wam te klimaty, to zapewne Śnieżny Anioł również będzie ciekawą propozycją. Dlatego link do wyżej wymienionej recenzji zamieszczę w opisie. Teraz pozbądźmy się jeszcze z drogi pewnej nieścisłości. Jedna z protagonistek ma na imię Jennifer, a druga Katrin. Ryan to jedynie pseudonim Kat, którego używa, aby ukryć swoją tożsamość. Dlatego też Jen znają właśnie jako Ryan, nie zaś Katrin. Książka jest wolno rozwijającym się romansem, wszystko jest bardzo spokojne i wyważone. Fabuła to jak dla mnie taki skrót myślowy, ponieważ ciężko mi sobie wyobrazić taką sytuację w rzeczywistości. Zapewne znajdzie się ktoś, kto przyjmie nieznajomego do swojego domu w górach na 2 miesiące, ale jednak to rzadkość. Autorka, Gary Hill, specjalizuje się w romansach lesbijskich, dlatego od każdej jej książki możecie z góry oczekiwać dobrego prowadzenia fabuły w tym zakresie. Warto jeszcze zaznaczyć, że nie jest to pierwszy tytuł pisarki, który przeczytałem. Po prostu idealnie nadaje się na ten format. Z racji tego, że praktycznie cała akcja dzieje się w jednym miejscu, mianowicie w górskiej chacie Kat, nie przeczytamy o dużej liczbie wydarzeń. W zamian dostaniemy bardzo dużo opisów emocji i przemyśleń obu pań. Tak naprawdę budowanie relacji między protagonistkami oraz to, w jaki sposób zmienia się ich myślenie, jest tutaj podstawą. Miejsce akcji ma znaczenie drugorzędne. Książkę czyta się bardzo szybko, a zakończenie jest naprawdę satysfakcjonujące, szczególnie po odrobinie dramatu tuż przed. Moja ocena 3 gwiazdki na 5 możliwych. Ocena jest taka, a nie inna, tylko dlatego, że autorka w swoim portfolio ma bardzo dużo lepszych tytułów, więc musiałem obrać jakąś skalę. Niemniej gorąco zachęcam do zapoznania się z tytułem, jak i samą autorką, o której jeszcze nie raz usłyszycie na moim kanale. Dlaczego? Ano dlatego, że wszystkie książki Hill są osadzone w tym samym świecie i często postacie z jednej pojawiają się w innych. Nawet w Snowfalls wspominana jest bohaterka The Target. Bardzo fajny zabieg, który sprawia, że człowiek chce przeczytać wszystko. Trzeba niestety uważać na spoilery, ponieważ czasami, tak jak w tym przypadku, nawiązania rzucane przez autorkę zdradzają fabułę. Nie jest to częste, ale jak już przed chwilą mówiłem, ja się na to nadziałem. Powinna być jakaś chronologiczna kolejność czytania, najlepiej ustalona przez samą Gary Hill. Chociaż z drugiej strony wystarczyłoby czytać wszystko w kolejności publikacji i problem prawdopodobnie przestałby być problemem. Tak czy inaczej, zapoznajcie się z tytułem i oczekujcie kolejnych materiałów o Hill i jej literaturze. Na koniec powiem tylko, że zakochałem się w twórczości autorki do tego stopnia, że w momencie nagrywania tego materiału zamknąłem praktycznie całe jej portfolio. Także no, autorka jest naprawdę fajna. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.